Hej, 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 dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, a to jest filmik króciutki, co prawda, ale treściwy, z garścią informacji i statystyk podsumowujących cały ten rok. Niemniej mieliście fantastyczny pomysł, żeby coś takiego zorganizować. Przyłożyłem się, kurczę, mam ciary na ciele, jak już nagrywam to chyba trzeci raz w ogóle, bo to jest takie podejście. W każdym razie mam ciary na ciele, kiedy o tym mówię, bo dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego. Dorzucę jeszcze od siebie tak na dobrą sprawę do tego roku, trzy miesiące poprzedniego roku. Dlaczego? Otóż, moi drodzy, już śpieszę z wytłumaczeniem. Wrzesień to był moment, kiedy zacząłem nagrywać drugi sezon Medieval Dynasty, kiedy tam wyszły jakieś aktualizacje, podszedłem do tego troszeczkę bardziej, może nie tyle, że profesjonalnie, co po prostu już tak na poważniej, tak? Zaczęło mi doskwierać to, że faktycznie za dużo przeklinałem i tak dalej, więc stwierdziłem, że dobra, to zrobię coś z tym i będę się starał hamować. I właśnie w takiej formie, wiedząc, że ludzie mnie będą słuchać, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tak będzie. Ale uznałem, że to będzie świetna motywacja do tego, żeby faktycznie przestać robić pewne rzeczy, żeby pracować nad dykcją, przestać robić takie i w ogóle w trakcie mówienia. No i dobra, super, taki był plan, taki był zamysł, fantastycznie. 18 września, moi drodzy, sprawdziłem statystyki. Nagrywając epizod 23 sezonu drugiego Medieval Dynasty, nagrywałem specjal z okazji 20 subskrybentów. 27 września nagrywałem już specjal na 25 subskrypcji. No kurczę, już wtedy mówiłem, że przekroczyliście granicę pewną, którą ja sobie postawiłem. Może głupio, że ją postawiłem, może jednak nie do końca głupią, ale w każdym razie miałem pewnego rodzaju taką poprzeczkę, której powiedziałem, że no pewnie tyle was będzie, biorąc pod uwagę jeszcze moich znajomych, moich przyjaciół i tak dalej, że tyle was będzie i pewnie więcej nie, także spoko, tutaj nie ma się czym przejmować, bez spiny i tak dalej. No ale kurczę, na chwilę obecną, tak patrząc wstecz, już mogę powiedzieć, że no tak kilkanaście razy żeście podbili tą poprzeczkę, kurczę, i cały czas mnie zaskakujecie coraz bardziej, jest was coraz więcej i szczerze powiedziawszy, jak miałem plan, żeby nagrywać co 5 subskrybentów jakiś specjal, tak kurczę, nie byłem w stanie, bo nie nadążałem tego robić. W każdym razie, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że ten rok, w 2022 weszliśmy mając 128 subskrybentów. No kurczę! I mówię, że my mieliśmy, bo moim zdaniem to my tworzymy ten kanał, tak? Wszyscy. Ja sobie coś tam nagram, spoko, ale to wy go tworzycie jeszcze dodatkowo, bo wchodzicie w interakcję pewnego rodzaju, rzucacie jakieś swoje pomysły, swoje idee, dzielicie się swoimi jakimiś spostrzeżeniami, radami i tak dalej. Dlatego to nie jest tak, że to jest moje, to jest nasze i tego się trzymajmy. Druga rzecz. Z tego roku, czyli 31 grudnia 2022 roku, wychodzimy mając 385 subskrybentów. No kurczę pieczone, no szczerze powiedziawszy, mózg rozwalony, ciary na ciele, no po prostu szok. Dla mnie to jest szok, bo w ciągu roku przybyło was blisko 220 parę osób. Także no to jest naprawdę dla mnie ogromny sukces. Ja wiem, że na was takie liczby nie robią żadnego wrażenia, albo są tacy, którzy mają takich wyświetleń znacznie więcej, więcej subów i tak dalej. Ale dla mnie jest to osobisty sukces, jest to mega fajna rzecz i naprawdę bardzo się cieszę, że jesteście i jest was aż tylu. Jeżeli mogę dorzucić jeszcze kilka innych statystyk, które myślę, że mają duży udział i będą dość ciekawe, to wyobraźcie sobie, że w tym roku założyłem w ogóle TikToka, nie każdy o tym wie, ale założyłem TikToka i zacząłem wrzucać na niego shorty. Shorty, które tutaj też się pojawiają, no ale w każdym razie na samym TikToku jest 202 obserwujących. No kurczę, prawie połowa tego, ponad połowa tego, co jest tu, jest też na TikToku. No kurde, szok. Dodatkowo, moi drodzy, tam jest 2014 lajków. Już. Ja wiem, dla niektórych to jest takie mech, nic nieznaczące. Dla mnie osobiście, jak wspomniałem, jest to ogromny sukces. Zwłaszcza, że wtrafiam pewnego rodzaju niszę, no bo bądź co bądź, staram się nie być wulgarny, staram się robić raczej takie rzeczy na luziku, takie, nie wiem, czy to można nazwać family friendly. Bardziej chodzi o sposób, w jaki się wypowiadam. Bardziej chodzi o to, że nie jestem kontrowersyjny i tak dalej. No kurczę,
trafiam w pewnego rodzaju niszę i to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne i szczerze powiedziawszy cieszę się, że nie ma tu takich treści i nie ma tutaj też takich ludzi, którzy by jakoś mega, mega wulgarnie do wszystkiego podchodzili, bo to jest naprawdę bardzo miłe. Druga rzecz, jeżeli chodzi o subskrypcje na samym YouTubie, jeżeli chodzi o ostatnie 28 dni, czy było was ponad 30 osób? No kurde, dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego. Tyle ile dni, tyle subskrybentów. No kurde, czego można chcieć więcej? Dodatkowo, jeżeli chodzi o YouTube i najbardziej popularną playlistę, no możecie sobie wyobrazić, że jest to Medieval Dynasty sezon trzeci. Drugie miejsce nieco mnie zaskoczyło, bo to jest gra, która na dobrą sprawę cały czas się rozwija, jest na etapie produkcji, cały czas dodawane są nowe rzeczy, ona nie... No często nie chciała współpracować tak na dobrą sprawę graficznie, czy też jakieś tam bugi się pojawiały, właściwie duże ilości bugów. Jest to Farmer's Life. To w ogóle zajmuje drugie miejsce na liście najczęściej odtwarzanych playlist. No szok! Trzecie miejsce... Czwarty sezon Medieval Dynasty. Czwarte miejsce, wyobraźcie sobie, że jest to farmerska dynastia w ogóle. A piąte to Patron. No kurde, fajnie. Nie spodziewałem się, że to te gry osiągną taki sukces. Bardziej zakładałem, że będzie to, nie wiem, Detroit albo właśnie Wiedźmin. No ale jestem miło zaskoczony. Cieszę się, że takie gry też się podobają, bo ja też lubię czasami sobie pograć w tego rodzaju gierki. Dalej, co takiego mamy ciekawego tutaj? Statystyki mówią, że najczęściej oglądanym filmem, i tutaj nie mam na myśli shortów, tylko film, jest pierwszy odcinek czwartego sezonu Medieval Dynasty. Zdobył na chwilę, kiedy ja to nagrywam, 1456 wyświetleń. No kurczę, szczerze powiedziawszy, szok. Szkoda, że ci ludzie nie zostali jeszcze, ale i tak nadal dla mnie jest to ogromny sukces. I cieszę się z każdego jednego subskrybenta, który tutaj zostaje i który sobie ogląda, a jeszcze bardziej się cieszę, kiedy faktycznie chcecie brać udział jakiś czynny i faktycznie komentujecie i dodajecie jakieś swoje rady. No to jest naprawdę budujące, to naprawdę motywuje, szczerze powiedziawszy. I nigdy nie wychodziłem z założenia, że żebro plusy, że tak powiem, czy żebro łapki, czy zostaw suba i tak dalej. No ja takich rzeczy też nie mówię i wychodzę z założenia, że jeżeli komuś się podoba to, co robię i będzie chciał tu zostać, to zostanie. I zobaczcie, 385 osób poszło tym tokiem myślenia. No kurczę, świetnie. Wiadomo, że tam na końcu mam taką templatkę, która tam wykazuje, że subskrybuj i tak dalej. Ale to nie jest nawoływanie do tego. Także wow, po prostu wow. Dodatkowo, moi drodzy, samych wyświetleń, czas oglądania wszystkich filmów i tak dalej jest tak. 90 tysięcy wyświetleń ma łącznie ten kanał. I dodatkowo samych obejrzanych filmów jest 13 300 godzin. No dla mnie to jest po prostu wow. Wiadomo, że to na przestrzeni tego roku i 3 miesięcy to nie jest jakoś dużo, ale... No wow, po prostu wow. Cieszę się, że wam się to podoba. Jeżeli chodzi o w ogóle takie ciekawe subskrypcje, jeżeli chodzi o takie ciekawe informacje jeszcze i statystyki, wyobraźcie sobie, że... No ja wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę przede wszystkim, że Google często kłamie, te statystyki kłamią i generalnie ludzie też, zaznaczając swój wiek, często kłamali, ale 26% osób, no prawie 27 można powiedzieć, bo jest 26,8, to są ludzie w przedziale wiekowym 18-24 lata. No spoko, nie? Niby taki przedział... Kurczę, no spodziewałbym się tego, tak? To jest takie, no spodziewałbym się. 32,9% ludzi, to można by rzec, są moi rówieśnicy. 25-34. No kurczę, fajnie, naprawdę miło, cieszy mnie to, że rówieśnicy jednak lubią też tego rodzaju content. 29,6% ludzi to są ludzie w przedziale wiekowym 35-44, czyli dorośli ludzie, mający już poważne prace, poważne życia i tak dalej. No nie spodziewałbym się, że tyle będzie ludzi w takim przedziale wiekowym, którzy będą chcieli oglądać to, co robię i będą chcieli brać w tym udział, taki czynny, czyli komentując, pisząc i tak dalej. No super sprawa, ale co jest w ogóle najśmieszniejsze, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że łącznie 10%
ludzi, którzy subskrybują i oglądają te filmy, to są ludzie, którzy są starsi niż właśnie 44 lata. Mają więcej niż 44 lata, z czego 3% ludzi to są ludzie, którzy mają ponad 55 lat. Ja nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale naprawdę, nie wiem, ile w tym jest prawdy, naprawdę, ale mega mnie to cieszy i przede wszystkim bardzo jara mnie fakt, że są ludzie, którzy, kurczę, po prostu cieszą się oglądając to wszystko, co ja tutaj prezentuję. Naprawdę robicie mi mega dzień, bardzo motywujecie mnie do zmian, jeżeli chodzi o chociażby sposób, w jaki się wypowiadam i myślę. Naprawdę, naprawdę dziękuję wam, że jesteście. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie was jeszcze więcej. I z uwagi na nadchodzący nowy rok życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo, dużo zdrowia i jeszcze więcej pieniędzy. Ale tyle, by nie zepsuły w nas tego, co najlepsze. Także to byłoby na tyle. Gadał do was Avres. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o 8. Cześć.